kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na Hall Vintage i przy okazji relację z jednego lumpeksu. Zaraz zobaczycie jakiego. I będzie to krótka relacja, bo to jest mały lumpeks w Dobczycach. I tam tylko zrobiłam krótkie nagrywki, ale zrobiłam tam za to super zakupy i stąd dzisiejszy cały haul. Już się nie mogłam doczekać, żeby go Wam pokazać, bo mam piękne perełki vintage, oryginały z lat 60., z lat 70. No i jestem bardzo podekscytowana. Także zapraszam Was już teraz bardzo serdecznie. No i oczywiście zachęcam Was do polubienia na filmiku oraz do zasubskrybowania mojego kanału. Będzie mnóstwo nowości, będą rzeczy vintage, rzeczy z odzysku, a już całkiem niedługo program z moją mamą, Bożeną Adamek, obiecany program z jej kostiumami, już częściowo jest nagrany, ale będzie to obejmowało kilka różnych stylizacji, różnych spektakli, więc rozłożone jest to w czasie, także czekajcie, pewnie będzie to listopad, może w połowie listopada. Zapowiem na pewno ten program. Tymczasem oczywiście będą też różne stylówy, będzie niedługo też vlog na temat zmian w mojej garderobie, bo zrobiłam sporo, robię sporo zmian tutaj i będzie myślę, że taki fajniejszy, może jeszcze bardziej designerski wystrój. No i kupiłam też sprzęt, więc wszystko to Wam opowiem. Tym bardziej, że właśnie przymierzam się jeszcze do intensywnej pracy grudniowej, bo będą też vlogmasy, może nie codzienne, ale będą. Także zachęcam do zasubskrybowania i kochani, już przechodzimy do hola. Kochani, wybaczcie dzisiejszy mój głos, cały czas nie mogę sobie poradzić z bakteryjną infekcją zatok. Jest teraz strasznie upierdliwe, mówiąc brzydko. No i próbuję się cały czas jakoś pozbierać z tego, ale przez to mój głos jest taki stłumiony lekko. Także trzymajcie kciuki, bo dzisiaj mam próbę śpiewaną. Mam nadzieję, że uda się to jakoś obejść. Dzięki mojemu doświadczeniu. Zobaczymy, czy się ta próba powiedzie i czy w ogóle będę mogła wystąpić w sobotę w spektaklu. Mam nadzieję. Trzymajcie koniecznie kciuki. Kochani, przechodzę do zakupów. No i jak widzicie, jestem w spodniach, których zapewne nie widzieliście. Na pewno nie widzieliście, bo właśnie to jest taka perełka, którą chciałam Wam pokazać, perełka vintage i ona nie jest z tych zakupów, z tego sklepu, który dzisiaj zobaczycie za chwilę już, bo kupiłam ją w Wadowicach, w sklepie, bodajże się to nazywa Love? Coś w tym rodzaju, pokażę Wam nazwę na ekranie i kiedyś zrobię relację też z tego sklepu, także dzisiaj tylko zakupy. No i te spodnie, kochani, kupiłam na wyprzedaży 50% w tym lumpeksie, a dzisiaj je pokazuję razem z tymi rzeczami, bo też są vintage i kochani, to są szwedy, czy też szerokie dzwony, właśnie z lat 70. oryginały i zobaczcie na ekranie, znalazłam tej marki, właśnie oryginalne jeansy z lat 70. w bardzo podobnym kroju w internecie. I naprawdę są drogie, zobaczcie, tam jest powyżej 700 zł w przeliczeniu wychodzi za te spodnie, no bo to są prawdziwe spodnie z tamtych lat, w dodatku są przesuperowej jakości, ja Wam wrzucę kilka przebitek zdjęciowych, ale to jest taki bardzo mięsisty, przyjemny, mięciusieńki jeans, trochę są, jak widzicie, takie poprzecierane, ale to im chyba tylko dodaje uroku, wydaje mi się, bo nie są nigdzie dziurawe, nie są jakieś bardzo ściorane, no i mają przecudowny krój, mają takie też szlufki w kształcie jakby warkoczy. To jest przesuper motyw. Strasznie mi się podobają. No i te typowe takie na lata 70. kieszonki wszywane. Ogólnie jestem nimi tak zachwycona, naprawdę. I pamiętacie, ostatnio pokazywałam Wam stylówę, co to było? Chyba z Massimo Dutti, z takimi skórzanymi spodniami, moja wersja była, bo nie posiadałam takich spodni w swojej garderobie. No i zobaczcie, to była tamta stylowa z wystawy Massimo Dutti, tam są takie właśnie szerokie spodnie, teraz są na topie, no i moje spodnie są teraz takie i mam tą stylówę i zobaczcie, tu Wam wstawiam przebitkę właśnie. Zrobiłam specjalnie dla Was teraz tą stylówkę już w tej nowej wersji, z tymi spodniami takimi praktycznie prawie identycznymi jak tymi na wystawie Massimo Dutti, także jestem zachwycona, no i za te spodnie zapłaciłam tylko 15 zł, bo 50% wyprzedaży było w tym sklepie. Kupiłam tam jeszcze świetny plecak, który zobaczycie w następnym haulu, bo dzisiaj podzieliłam to, bo dzisiaj mam tylko rzeczy takie naprawdę vintage. A jeszcze kupiłam torbę i plecak w tym sklepie. No ale tymczasem, kochani, zanim przejdę do kolejnych perełek, to zobaczcie relację z tego sklepu właśnie w
Dobczycach. No i ten sklep nazywa się Mishmash, tania odzież, i znajduje się, kochani, w tym samym miejscu w zasadzie co ten Lumpex LK, który Wam już pokazywałam w jednym programie i w którym często robię zakupy. I też zobaczycie z niego niedługo już kolejne rzeczy. A tymczasem sklepik jest mały i tutaj pokazuję Wam wnętrze tego sklepu, jest taki wąski, ma podobne ceny jak właśnie LK, bo one są bardzo blisko siebie, no i wiecie, jak to jest. Jak są blisko siebie sklepy, no to muszą mieć podobną politykę cenową, bo inaczej któryś byłby wykluczony i ludzie by tam nie chodzili. W związku z tym tam też są wyprzedaże właśnie po 50%, potem jest wyprzedaż 5 zł i 2 zł na końcu. Ja zrobiłam tym razem zakupy po 5 zł tam, bo akurat na taką wyprzedaż trafiłam. Już Wam pokazuję te zakupy, zaraz tymczasem zobaczcie, tutaj jest dział z butami, jest tam biżuteria z tyłu, pokazuję Wam też taką przebitkę z garderoby w pewnym miejscu. Po prostu jak to wygląda, to jest taka garderoba przy drzwiach, jest tam zasłonka po prostu, jest to malutki sklepik, więc naprawdę garderoba też jest mała, ale da się zupełnie normalnie ją używać, jest tam w miarę dużo światła. No i właśnie tak pokazuję Wam tam przegląd, jakieś ciuszki dziecięce, tam przeglądam, jest jakaś taka haleczka retro, ona też wydaje mi się pochodzi z lat 70. i to jest oryginalna, no co prawda nylonowa, ale oryginalna ręcznie szyta halka, bo ja tam oglądałam szwy i faktycznie to jest wszystko ręcznie szyte. No ale nie wzięłam tej halki, no bo wiecie, ja nie noszę nylonu i sztucznych materiałów. Dla ciekawości w sumie mogłam ją wziąć, bo była bardzo ładnie wykończona, no ale zrezygnowałam. Tymczasem są tam też marynarki, było sporo marynarek, jeszcze akurat nie byłam na kupnie, szukałam tak z ciekawości, czy nie ma tam przypadkiem jakiejś takiej perełki właśnie vintage. No tymczasem oglądam też tam buty, było tam dużo wyprzedaży z ASOS, jakieś takie nowe buty modowe, których nikt nie chciał, bo były zbyt dziwne, podejrzewam, więc pewnie sklep je odsprzedał, ale były jedne takie, może troszkę takie kontrowersyjne, w kwiaty buty męskie, bardzo dużym rozmiarze. Bardzo ciekawe, no duży rozmiar, więc ich nie wzięłam, na nikogo by nie pasowały z moich. A były też takie właśnie jakby pikowane buty, dziwne dosyć, 40, ale ze skóry, z ASOS-a, także spoko. No i oglądam też jakieś tam bluzki, znalazłam dwie takie fajne, trochę artystyczne bluzki, jedna z lnu, druga z takiej wiskozy w paski. Całkiem ciekawie, powiem Wam, to wyglądało, ale no, wszystkiego się nie da kupić i stwierdziłam, że nie jest mi to bezwzględnie potrzebne, nie jestem na kupnie takich akurat rzeczy, aczkolwiek jakby ktoś na to trafił za te 5 zł, czy nawet później za 2 zł, to super według mnie i chyba kupili, bo byłam tam później jeszcze na 2 zł i co prawda nic nie kupiłam, ale nie było tych bluzek, więc ktoś sobie je wynalazł i super. Kochani, no i tak wygląda ten sklepik, jest bardzo miła pani, która tam sprzedaje, naprawdę bardzo sympatyczna, super się dogadałyśmy, także zachęcam Was do odwiedzenia, bo jakbyście byli kiedyś w Dobczycach w Elce, no to możecie sobie skoczyć, to jest dosłownie dwa drzwi obok, można powiedzieć, w sąsiedniej kamienicy, także fajna miejscowa w samym rynku w Dobczycach. No i teraz moje zakupy, kochani, przechodzimy do perełek. Kochani, teraz jeszcze pokażę Wam dwie stylówki inne z tymi jeansami, bo zrobiłam stylówkę, tak jak Wam mówiłam, w tamtym zestawie ala Massimo Dutti, ale teraz pokażę Wam jeszcze jedną stylówkę z przepiękną kamizelką, którą kupiłam wcześniej, widzieliście ją w tych holach modowych na trendy 2021-2022. I ona jest taka mega markowa, tam kosztuje kilka tysięcy złotych, nowa. Nawet można ją jeszcze kupić w internecie, bo widziałam. Ale moim zdaniem jest tak mega w stylu lat 70. i ma też takie warkocze tutaj, co super nawiązuje do tych szlufek. No ten zestaw po prostu mnie powalił. Uważam, że no, kupiłam tą kamizelkę prawdopodobnie specjalnie do tych spodni. Jestem bardzo zadowolona z tego zestawu. Ciekawa jestem, jak się Wam podoba. Piszcie koniecznie. No i druga rzecz. Druga stylowa, właściwie trzecia już stylowa, z tymi fajnymi spodniami z lat 70. to będzie stylówka z taką, właściwie nie wiem jak to nazwać, pelerynko kamizelką. No i zobaczcie, bo udało mi się to kupić za 5 zł jako całość. Pierwotnie pani chciała sprzedać każdą rzecz osobno, ale ja stwierdziłam, że no przecież to raczej się to nie nadaje do noszenia osobno, jest to zdecydowany komplet, jest to jakby jeden ciuch w dwóch częściach, więc pani sprzedała mi to za piątkę i superowo, dziękuję bardzo.
Kochani, jedna część tego czegoś, co jest zrobione z tweedu, takiego w stylu angielskim, bo on jest brązowo-biały, to jest taka przepiękna, długa kamizela. No i wiadomo, kamizele są mega modne, a ta jest jeszcze stylizowana, nie stylizowana, ona jest z lat 70., więc w ogóle no super. To jest wełna oczywiście i zobaczcie, jakie ma piękne detale. Możliwe, że zobaczycie to, jak to przybliżę. Ma takie wielkie guziki rogowe, jeszcze rzeźbione dodatkowo. No jest świetnie uszyta, ona nie ma zapięcia po środku, można dorobić zaczaski. Zobaczcie z tyłu, tutaj ma skórzany pas z guzikiem i takie fajne jeszcze przeszycia po środku i tutaj ma jeszcze zaszewki. No po prostu jest przesuperowo uszyta, mnie się strasznie podoba. Ale to jeszcze nic, bo ta kamizelka jest właśnie z taką przepiękną pelerynką na wierzch i zobaczcie, też jest świetnie uszyta, tu ma takie fajne zaszewki, nawet w środku widać, że to jest pięknie wykończone wszystko i zobaczcie, tutaj ma też zaszewki na rękawach, a te rękawy nie są połączone, to są takie powiewające poły jakby, no i ma taki okrągły w stylu właśnie lat 70., może końca 60. kołnierzyk. I ma skórzany z takiej cieniutkiej irchy, takie wiązanie, z którego można zrobić kokardę. No i zobaczcie właśnie tą stylówkę. Najpierw jestem w samej kamizelce do tych spodni. Super zestaw, po prostu to jest tak mega z lat 70., że mogłabym w tym grać w filmie z lat 70., serio. Strasznie mi się to podoba, a poza tym świetny styl, naprawdę jest tak stylowe, tak ciekawe. Na pewno będę tak chodzić, a może nawet dzisiaj pojadę tak na próbę, bo jestem bardzo zajarana tym strojem, wiecie. No i zobaczcie tutaj, jak później mam na sobie też tą kamizelkę tą pelerynkę rozpiętą, a później też związaną pod szyją albo w odwrotnej kolejności. W każdym razie możecie zobaczyć, jak to wygląda mega stylowo i w ogóle tak inaczej, totalnie inaczej. Dzisiaj czegoś takiego się już nie robi. No i szkoda, bo to jest fajne i takie ciekawe, może nie bardzo praktyczne, aczkolwiek jak przyjdę do wnętrza, mogę zdjąć z siebie samą pelerynkę i mam świetną kamizelkę, która jest bardzo modna teraz. No i mogę sobie po prostu tak chodzić w tych jeansach, w kamizelce. Jak mi jest jeszcze za ciepło, to zdjąć kamizelkę. Takie warstwowe ubieranie w jesieni to jest super rzecz. Także jestem tak zachwycona tym zestawem za 5 zł wełna. Tadam! Piszcie, jak się Wam to podoba. Mnie to naprawdę zachwyciło. Kochani, idę dalej, bo ma jeszcze dużo rzeczy. No i moi drodzy, z góry Was też przepraszam za to światło, ale niestety nie mam innego wyjścia, muszę nagrywać rano, bo później mam próby i różne rzeczy i nie będę w stanie prawdopodobnie nawet na jutro tego filmiku, dzisiaj jest środa, wstawić, więc pewnie będzie dopiero w niedzielę, ponieważ mam tyle teraz zajęć, że no nie jestem w stanie edytować tego, a to jest kilka godzin pracy, wiecie, edycja i tak dalej, okładki, wstawianie, opisy. Także myślę, że nie zdążę na jutro. Wybaczcie, jeżeli ten filmik jest w niedzielę, że była taka długa przerwa. Ale no chyba, że się jakimś fuksem uda, ale wątpię. Także kochani, przepraszam jeszcze raz za światło i za opóźnienie, ale mam nadzieję, że będzie warto. Kolejna rzecz to przecudowny płaszczyk z wełny. No i kochani, to jest rzecz z lat 60. Niewiarygodne, w jakim stanie to się uchowało. Ja co prawda już 2 razy prałam ten płaszcz, piorę go ręcznie. Nie dałam go do prali, bo wiedziałam, że i tak to nie puści, bo wiecie co, tutaj na kołnierzu tego płaszcza, nie wiem czy to będzie widać, ale spróbuję Wam to pokazać. Jeśli nie, to wstawię zdjęcia. Jest przepięknie pikowany kołnierz, tak wzdłuż. Tam są plamy, tak jakby wyszły jakieś takie niedoskonałości, prawdopodobnie po prostu ze starości to się zleżało, to gdzieś było w jakimś brudzie, może muchy na to, że tak powiem, robiły, wiecie. No i jeszcze wszystko się nie zaprało, ale spiera się, więc jestem uparta i na pewno mi się uda ten płaszczyk ocalić, bo już pięknie dużo rzeczy puściło. No i zobaczcie, on ma takie mankiety też pikowane w beżowym kolorze i w ogóle zestaw kolorów jest bardzo szlachetny. On ma oblekane guziczki, no i jest znowu taki to tweed w krateczkę. Bardzo fajne kolory, nie do końca moje kolory, ale teraz mam trochę takich rzeczy i będę sobie robiła jakiś trochę ożywiający makijaż, żeby dobrze wyglądać w tym po prostu. No i kocham te kroje z lat 60. Po prostu to jest tak piękne. To jest, widzicie, jeszcze nie wyprasowana podszewka, sorry za to, ale nie wszystko zdążyłam jeszcze tak mega na 100% zrobić, bo to jest bardzo pracochłonna rzecz. Jest przepięknie to uszyte, zobaczcie. Wszędzie są zaszewki, to jest takie do ciała dopasowane.
bardzo właśnie starannie wykończone wszystko. Tutaj wszystko jest nawet w środku ręcznie popodszywane u góry. No i w ogóle ma bardzo ciekawy krój z tyłu. Zobaczcie, tu jest taka jakby poła. Tu jest normalny płaszcz i na wierzchu jest znaczy ta taka poła, która tak powiewa i robi taki świetny efekt. Mi się to strasznie podoba. W ogóle naprawdę jest to bardzo ciekawie uszyte, bo zobaczcie, ta poła jest też podszyta. Tu jest normalnie płaszcz, ale ta poła jest jakby częścią płaszcza. Tak szczerze Wam powiem, że ja nie wiem, jak to jest zrobione. No na pewno nie jest to łatwe zrobić coś takiego i uszyć taki krój. Trzeba być bardzo doświadczonym krawcem, żeby takie detale szyć. No i w ogóle to jest taki elegancki zestaw kolorów, ten taki popiel z beżem i z kremem. No i trzeba to dostosować moim zdaniem do takich kolorów, dlatego zobaczcie moją stylówę tutaj. Spódnica w takim właśnie kolorze melanżowo-beżowym i ten golfik, który mam na sobie, bo on najbardziej według mnie pasuje. I tutaj mam kozaki wysokie w takim jasnym brązie, które tutaj się zgrywają, aczkolwiek najfajniej by wyglądały takie jasno-beżowe albo kremowe. No ale nie mam, akurat na razie nie mam takich. No i zobaczcie właśnie do tego, do takiej jeszcze beżowej torebeczki. I kupiłam również niedawno całkiem w lumpeksach piękne szaliki, które zobaczycie też w następnym programie, bo są mega luksusowe z jedwabiu i markowe i w ogóle. Ale jeden z tych szalików Wam tylko pokażę. Przepiękny z kaszmiru szal, w takie orientalne wzory i on ma właśnie dokładnie takie kolory jak ten płaszcz, więc do tego mi się super dopasował jakby. Stwierdziłam, że to będzie idealna para do tego właśnie płaszczyka. No on jest uroczy ten płaszczyk, naprawdę, to jest taka perełeczka. Jest na mnie trochę za mały, wiecie co, te płaszcze, które kupiłam, one są w rozmiarze 34. I raczej na niższą osobę, one by były dobre na moją mamę. Jeżeli któryś jej się spodoba, to na pewno wyląduje o niej. Być może któryś sprzedam, który stwierdzę, że jednak jest no zbyt mały na mnie, ale ja lubię takie, w takim stylu płaszcze lubię, jak są takie kuse i fajnie dopasowane, natomiast rękawy mam za krótkie. Tutaj sobie spuściłam te rękawki tego płaszcza trochę w dół i lepiej jest, ale one mają krótkie rękawki, bo no i w ogóle są takie obcisłe i takie bardzo wdzięczne kobiece. Moi drodzy, nawet powiedziałabym, że to jest tak trochę na lata jeszcze może 50. W każdym razie przepiękny szal, za który zapłaciłam chyba 10 zł, z tego co pamiętam. To jest w innym lumpeksie oczywiście. Natomiast właśnie pokazuję Wam dzisiaj go, bo właśnie pasuje do tego płaszcza. No, także jestem bardzo zadowolona i naprawdę z tego płaszcza można stworzyć taki mega luksusowy, elegancki zestaw dla super eleganckiej pani, kobiety. Bardzo mi się podoba. Można to też bardzo nowocześnie wystylizować właśnie ze spodniami, z golfem czy z takim rozpinanym swetrem jakimś i też może świetnie to wyglądać, ale no, trzeba mieć wyczucie, bo to jest jednak vintage. Kolejny płaszcz jest granatowy i niestety ten płaszcz już nie jest wełny, to jest prawdopodobnie nylon, ale taki ciekawy, jakby trochę rypsowy ten nylon, czy ryps nylonowy, nie wiem jak to nazwać, niech trochę mi zjeżdża. Jeszcze jest nie na 100% super wyprasowany, bo ja go tylko przeparowałam, ale też ma świetne detale i zobaczcie na stylówce, ja tam Wam pokażę szczegóły. Ma takie oblekane guziczki po dwa w rzędach i też jest świetnie uszyty, mimo tego słabego trochę materiału, który trochę tak się, powiedziałabym, marszczy, ale i tak ten płaszczyk jest świetny. Zobaczcie, jak ładnie wygląda ten kołnierzyk i w ogóle zobaczcie sobie tutaj rękawki, mają takie specjalne szycia jakby, są wszyte w taki wzorek. I to jest płaszcz w ogóle ręcznie szyty, bo wszystkie tutaj szwy, które ja widzę, łącznie z przyszyciem podszewki, są ręczne. Więc prawdopodobnie ktoś sobie sam szył, kto potrafił szyć, albo jakaś krawcowa szyła ten płaszczyk na zamówienie. Ja bym tutaj może zrobiła jakieś fajne aplikacje na tym płaszczu, jakbym go miała nosić, ale on jest na mnie naprawdę trochę mały. Być może on się będzie podobał mojej mamie, bo jej sprezentuję. Zobaczymy jak ten. No w każdym razie do mojej sukienki takiej granatowo-turkusowej, do takich retro bucików właśnie zielonych i do granatowej torebki, nie tej akurat, tylko innej, taka stylóweczka z tym płaszczem. Żebyście zobaczyli poglądowo, jak to może wyglądać. No i kolejny płaszcz. Miałam takie mega szczęście do tych płaszczy. Kupiłam naraz 3 płaszcze i właśnie ten zestaw z pelerynką. Mega super. No i ten płaszcz to jest taka moja ultra perełka.
O, zobaczcie, jakie to jest przepiękne. On jest, wydaje mi się, że on jest zrobiony z jedwabiu, bo na pewno nie jest to sztuczny materiał, na pewno nie jest to nylon, ale w każdym razie wydaje mi się, że to nie jest wiskoza, tylko jedwab właśnie. I to jest taki, taki jakby żakard, trochę w taki nowoczesny wzorek. Przecudowny kolor ma, szmaragdowy. No i ten płaszcz na 100% ze mną zostaje. Też ma lekko kuse rękawki, ale on jest z tych płaszczy jakby rozmiarowo na mnie najlepszy. No i najbardziej mi się podoba. Piękne, takie duże guziki oblekane. No i jest po prostu bardzo, bardzo elegancki. On też jest w pewien sposób nowoczesny. Nie jest taki bardzo, bardzo retro w stylu, ale jest to na 100% płaszcz retro, bo to widać po odszyciu podszewek i wszystkiego tutaj w środku, jak to jest wykonane i jak to jest właśnie przyszyte też ręcznie tutaj wzdłuż tych wszystkich szwów w środku. Mówię o podszewce. Tutaj nawet sobie ktoś doszył taką małą zatrzaskę. Ja jej nie potrzebuję, bo moim zdaniem to się spoko trzyma, ale jest. Ma takie schowane jakby kieszonki. No i przepiękny kolor. Kocham ten kolor, jak wiecie, i mam dużo rzeczy, które będzie mi do tego pasować. Ta sukienka to jest jeden z przykładów tylko. To jest tylko taki poglądowy wizerunek tego płaszcza. Do letnich sukienek też będzie mi pięknie pasował, bo mam sukienki i mam stroje w takim kolorze. Och, zakochana jestem w tym płaszczu. Jest po prostu boski, po prostu boski. Mam taką torebkę, pamiętacie, od Mafii Williamson, H&M. Która ma taki kolor i już się cieszę, że będzie mi do tego pasować na jakąś imprezę, wesele czy coś. No i moi drodzy, jak chodzi o te lata 60. i 70. to tyle. Ostatnia rzecz tym razem. No i to jest płaszcz Burberry, który widzieliście w ostatnim haulu. Jeszcze mam kostium też z lat 70. 80., który zaraz zobaczycie. Natomiast jak chodzi o to, ten płaszcz, to ja go kupiłam, żeby go uratować, bo on był bardzo, bardzo brudny, no i taki, no taka trochę szmata. Ale wiecie co, widać było, że ktoś po prostu nie zadbał o ten płaszcz. Ja już prałam ten płaszcz, jeszcze będę go raz prała, no ale pokazuję Wam, bo to jest oryginał, tutaj macie metkę na środku, tutaj jest taka metka Burberry też w środku. No i on ma taką wełnianą tutaj, wełnianą czy wiskozową podszewkę, ale wygląda jak wełna, w dotyku jest jak wełna. Ma tutaj zamek w środku, no i wszystko tutaj wygląda bardzo, bardzo prawidłnie, to jest przepięknie uszyte. Mimo tego, że już jest tak ten płaszcz wymęczony, ale jeżeli uda mi się go jakby uzdrowić, a planuję rękawy troszkę podwinąć do środka, bo są na mnie za duże, i skrócić go o jeden taki zakład i wtedy to, co tam na dole jest trochę przyniszczone, tak wytarte, po prostu zostanie wszyte do środka. To mi zrobi oczywiście krawcowa, bo ja nie będę się podejmować przeróbki płaszcza. Tu jeszcze jest taka patka, która jest teraz w praniu, która łączy tutaj pięknie taka uszyta, wiecie, jak to w Burberry są te wszystkie szczegóły tak ładnie odszyte. To jeszcze jest właśnie taka patka, którą się tutaj dopina pod kołnierzem, która nam tutaj łączy i robi nam taką stójkę jakby. Także jeszcze jest coś takiego, no i tutaj jest taka częściowa pelerynka, jak to w tych tradycyjnych trenczach. Guziczki rogowe, no naprawdę jest to pięknie uszyte i zobaczcie, to jest wszystko tak świetnie, jak to w tych drogich płaszczach, te wszystkie szczegóły, widzicie, odszyte od spodu guziczki, które tutaj umacniają i sprawiają, że się nam podszewka nie przesuwa. Dlatego mimo tego wieku i tego jakby zciorania tego płaszcza, on wcale nie jest w takim złym stanie. No i 30 zł za płaszcz Burberry oryginalny, no to jest naprawdę dobra cena, mimo że jest zniszczony, ale ja naprawdę w dużym stopniu go uratuje, w sensie, że będzie się normalnie go dało nosić i nie będzie robiło to wrażenia, że to jest jakaś stara szmata. Na razie jest jeszcze taki niewyprasowany i tak dalej, ale pokazuję Wam, no bo to jest haul vintage, a ten płaszcz na pewno ma około 20 lat. Może nie jest to jakiś stary, bardzo stary vintage płaszcz, ale na pewno nie jest to też z jakichś nowych kolekcji płaszcz. Także taka zdobycz. Kochani, i szybka dogrywka, bo prawie zapomniałam o kostiumie. A to jest coś ważnego, co chciałam Wam powiedzieć też. Coś ciekawego mi się wydaje. Kostium kosztował 30 zł przed tym, jak został przeceniony na piątkę. No i moi drodzy, wygląda to tak. Mamy tutaj spódnicę, którą już widzieliście. W ogóle widzieliście całą tą stylówkę w ostatnim moim programie o tych stylówkach z manekinów i to była stylówka na Max Mare. No i chciałam Wam pokazać tutaj detale teraz. Zobaczcie sobie z bliska tą pepitkę, jak to wygląda.
bardzo piękna pepitka wełniana. To jest firma Windsmoor. No i ma przesuper to zapięcie z boku tutaj na guziczki, bardzo wąską talię. To jest naprawdę pięknie uszyte. Mi się to bardzo podoba. Już nie będę Wam tutaj teraz rozkminiała, ale w każdym razie tutaj jest metka. To nie jest 100% wełna, ale to jest wełna z dodatkiem poliestru. Tak czy inaczej, świetna jakość, naprawdę bardzo pięknie to jest wszystko tu uszyte. Można sobie właśnie, tak jak mówiłam, rozpiąć z boku tą spódnicę i będzie bardziej sexy, można powiedzieć. No i tak jak ostatnio Wam pokazywałam, żakiet ma przepięknie też uszyte tutaj szczegóły wszystkie, można zobaczyć jeszcze raz z bliska. No bardzo ładny i powiem Wam, że co jest ciekawe, to jest taka ciekawostka mojej rodziny. To jest kostium marki, firmy brytyjskiej, Made in England, tu jest napisane, którą założył i prowadził mój wujek. Mój taki już stary wujek, powiedzmy nie z pokolenia moich rodziców, ale taki wujek dziadek, jak się to mówi. Jedna z osób z mojej rodziny, która wyemigrowała po wojnie za granicę właśnie do Anglii. Tam on się ożenił z Angielką i założyli tą firmę i to były bardzo eleganckie kostiumy szyli. Już jest to teraz firma vintage, nie istnieje ona, została potem sprzedana i prawdopodobnie teraz szyją całkiem co innego. Być może nadal w jakiś sposób ta firma działa, ale to już nie jest to, to już nie jest to, co prowadził właśnie mój wujek. No i moja mama, kiedyś pokazywałam w programie z moją mamą już inny kostium właśnie tej marki, które ona dostała od wujka, kiedy byliśmy w Anglii. No i to jest jeden z kostiumów właśnie tej firmy. To jest bardzo ciekawe, że udało się kupić kostium jakby firmy należącej do członków mojej rodziny. To jest naprawdę spoko i to w takiej bardzo niskiej cenie. Bardzo się cieszę, bo to jest takie trochę taki sentyment jednak, że no, że fajnie, że ta firma istnieje, że ktoś to rzeczywiście kupował i powiem Wam, że to była dosyć taka popularna firma, jak chodzi o takie eleganckie, firmowe, wełniane kostiumy i oni właśnie głównie szli taką elegancką odzież, takie zestawy, kostiumy z wełen i to były wtedy bardzo też modne, jakościowe kostiumy i nie były tanie, także była dosyć dobra marka, no natomiast pewnie przez to właśnie, że była dobra, może nie tania, może nie szła z duchem czasu i w związku z tym wypadła z rynku, czy w jakiś sposób moja rodzina, nie znam, szczerze mówiąc nie znam szczegółów, dlaczego ta marka została odsprzedana, być może z powodu jakichś tam długów, czy może z po prostu wieku już, że osoby te nie potrafiły już prowadzić tej firmy. W każdym razie, no świetnie, bardzo się cieszę i no i taka ciekawostka, takie krótka jeszcze przebitka zdjęciowa mnie w tym kostiumie. Jestem bardzo ciekawa, co o tym myślicie. Ja jestem naprawdę zdziwiona i trochę zszokowana tym, że znalazłam coś takiego, ale fajnie, można sobie przypomnieć, jak to było. Już zapraszam Was na kolejne filmiki. Właśnie w następnym filmie przecudowne chustki, bardzo drogie, bardzo ekskluzywne, szaliczki i też inne moje zakupy, torby, między innymi z moich niedawnych polowań. Podzieliłam to tak tematycznie, żeby właśnie pokazać Wam trochę stylizacji z torebkami, z dodatkami i właśnie z chustkami, bo to jest świetny temat też na jesień. Także zapraszam Was na kolejne programy. Do zobaczenia, kochani. Cześć!